Także słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień, sobota na Mazurach, rano wyjeżdżamy. Więc dzisiaj jest Piotruś, Krzysiu, mamy ponton, mamy łódkę, popływamy do 21. A co, może coś się trafi. Także zapraszamy na film. Pozdro. Już jesteśmy nad wodą. Wiaterek wie, ale mam mikrofon kierunkowy, także może damy radę. Tam Piotruś próbuje coś, tutaj ty coś. Też próbuje coś? Też próbuje? No i coś ja tam będę próbował, nie? Także do filmu. Dobra, coś tu Krzysiu ma. Także tego, próbujemy. Tu jest kotwica cholera wpieprzona. Nie, spokojnie. To nie jest jakiś duży. Trochę dokręć, o. Musisz sobie regulować, nie? Pa, puścił. Kurde. No, za dużo, no, mocno ale, do góry. Ale był, był. No. Co ty tu masz? Żebyś mnie w łeb nie stuknął. Nieduży? Nie. No masz, masz. Nie kręć tu, patrz, masz już za dużo. Nie, nie kręć. Masz za mało tego, musisz popuścić. Rozumiesz? Tak, o. Jeszcze popuść. Ja ci powiedziałem wczoraj, co? Nie tak, nie tak. Popuść, nie, ucie. Popuść. Tak, 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 tak. Nie masz wędką podnosić ryby, tylko ma być w wodzie, o. I teraz tak. I teraz tak. O. Teraz tak. Dziękuję panie. O. I zobacz, taką duża guma, nie? A nie duży. Duża guma bardzo. I co, złapać go tak, o? Nie. Bliżej guba. Tutaj, tak? Bliżej guba, no. O. Ty prawie mu oczko. Tak. Pomóc ci? Nie, ja sobie poradzę. Tylko nie rwij go. Ja nie chcę mu nic zrobić, ja chcę bezpiecznie go. Ja wiem, że chcesz. Ale nie wkładaj rąk do paszczy. Mały, nie mały. Daj, ja ci to zrobię. Bo to jest ten problem, że on patrzy, jak on się złapał za oko, wiesz? To nieważne, za co się złapał. No, to tak zrobiłeś mu na siłę. Dobra. No inaczej nie zrobisz. Lepiej na siłę szybciej zrobić niż... O. Jo. Z pomocy pana Mariusza, bo... Panowie to na wojnie wyszli. Tam Piotruś coś przyciął. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczymy. Jest, jest. Przy pontonie widzę, że się chlapie. Ja to widzę. Wy niekoniecznie, ale... Cześć, może na razie mu nie dobrać. Nie, nie będę tu... No, wyciągnął. Piotr, pokaż go, to może będzie widać, bo nagrywam. No, zobaczymy, czy to się nagrało, czy nie tam. Dobra, zobaczymy później, czy się nagrało jakoś, jakokolwiek. A jaki, duży? Duży, mały. I do wody. Coś tu Krzysiu złowił. Nie pamiętaj, żeby się musisz. Nie może być tak popuszczone, nie? Tak, tak, ale bo znowu. O. No i dobra, za przypon zawsze, nie? Tutaj łapiesz za ten, tutaj za ten. O. Zawsze. Ale on nie ma 50. Dzisiaj mój trzeci, kurde. Chcę cię wypuścić, a ty co robisz? To nie jest tak hop, nie? No właśnie, dobra. Dzięki. Dobra, wiesz, bo...
przyrodki, żeby się nie powyginały, bo spadł na wędkę. Nie wygięła się? Nie wiem. Chyba nie, co? Krzysiu coś ma? Dawaj. Kurwa. Daję Mario. O. Taki blacik, nie ma ryb. Tak, tak, no nie ma ryb, dokładnie. W takim momencie, że nikt by się nie spodziewał, gdzie jest. Patrz, ja ci pokażę gdzieś ten. Nie, tu, źle. Nie? Tu. Jeszcze wyżej. Tu chwytasz. Okej, dobra. Tu chwytam. Mocno, tak? Znaczy tak, żebyś łba nie urwał, nie? O, i to już jest ładny ten. No, także to już jest mój czwarty. No. Także zobaczymy dalej. Drugi w łódce. No i Mariusz kolejnego szczepaczka. Ale kurczę, nieduży, a zapiął się kurwa. Bardzo głęboko połknął. Ja go wypuszczę. No, może dojdzie do siebie. Nie? Tak jest. Także dzisiaj ostatni dzionek, ale bardzo łowny dosyć. Trzeci szczupak. Trzeci, ja cztery, tak. Piotr Majmesku też tam head. Też tam sobie skubię. Także bawimy się. Jak jest? Tak jest. Mamy sztukę. Jo. Pobiła rekord w ogóle. To Mariusza życiówka jest? Tak. To jest najprawdopodobniej jego życiówka, także półtora metra będzie miała. Półtora metra ma. Jak panie Mariuszu się z tym czujesz? I zobaczcie na jaką gumę to w ogóle wzięło, nie? Przecież ta guma jest prawie tyle jakowa. Ta guma naprawdę robi robotę. Nie, no to że robi robotę to fakt, nie? Ale ogólnie no praktycznie ta guma to połowę tego szczupaka. A woda cieplutka jest, ja pierdolę. No cieplutka, no fajna. Dwa dni temu miała 24 stopni, teraz ma już chyba więcej trochę. Jakby dipperem sprawdził? No. Dobra. I co, płyniemy tam dalej czy jak? No to już chyba tutaj jeden z tych ostatnich dzisiaj i ogólnie na Mazurach. Mariuszowi się trafił. Nie jest duży. No ale już jest coraz bliżej zachodu słońca i będziemy kończyć powoli, ale jeszcze mówimy i spadamy. Tak. Jak to Mariusz przed chwilą powiedział, że jeszcze taką metrówkę dwa razy po 50 i... Tak. Także to jest już 31 szczupak w maju. Tak jest. Nawet mi się udało złapać 4. O, wypiął się. No i dobrze, przynajmniej nie trzeba będzie. Tego także jest dobrze. Walczymy cały czas. Zostanie się bawiliśmy, żeby tam coś pokazać. Gdyby się chciało wyjąć, to by był w łódce zaraz. Tak nie jest. Był duży. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdro. Panie, gdzie pan wiosłujesz? Na wyspę. No. Skarbów. Tak. Nie widziałeś pan kiedyś faceta w łódce? Płyn man, nie pindol pan. Tak. A tam jest ten, największy kusownik na Mazurach. Na pontonie, tam macie go. Bierze wszystko co popadnie. Wszystko powyżej 10 cm. Tak. I tak czasami taki nie przepuści. Nie no, chłopaki. Ty, to chyba tu, co? Oczywiście to żarty wszystko, nie? Żartować trzeba, nie? Tak, no tu. Tu, nie? Bo kurwa później powiedzą, że faktycznie tak jest. Wszystko jest. Także
Tu zaczynaliśmy dzisiaj, tu skończymy. Tak jest. A czy tu skończymy? No skończymy na tym, nie? Tam koło nas. Tak, tak. Także takie, takie rejony tu są, zobaczcie, jakie piękna woda. Piękna sprawa. No i co, urlop się kończy, niestety. Jutro rano spadamy. Ja mam 12 godzin jazdy. Ja 6. Krzysiu 6. Asia 3. No. Także zobaczymy, może jest coś się uda i jak coś to się pokażemy, a jak nie to zakończymy. Pożegnamy się z wami i z Mazurami.